Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszną sałatę z dodatkiem pomidorów i sosem balsamiczno-miodowym. Do przygotowania będziemy potrzebowali oczywiście sałatę. Ja mam tutaj taką masłową, piękną, kruchutką. Wykorzystamy również kilka pomidorków koktajlowych, ale sekretem tej sałatki jest przede wszystkim sos balsamiczno-miodowy. Do jego przygotowania potrzebujemy po 2 łyżki oliwy z oliwek, octu balsamicznego i miodu, a także 2 łyżeczki oregano. Zabieram się do pracy, zaczynam od umycia sałaty. Przygotuję teraz sos do naszej sałaty. Ja zapomniałam, ale wykorzystamy także 2 ząbki czosnku. Mam już tutaj drobno posiekany. Do miseczki wlewam porcję oliwy z oliwek, octu balsamicznego, a także porcję miodu. Wsypuję oregano i dodaję czosnek. Wszystkie składniki wymieszam i przeleję do słoiczka i zawartość przelewam do słoika. Zakręcam słoik i teraz gwałtownie potrząsam, żeby składniki się zemulgowały. Odstawiam, żeby składniki się przegryzły. Sałatę porwę na części. Oczywiście przypominam, że sałaty nie kroimy. I zabieram się za pokrojenie pomidorków. Wykorzystam 5 sztuk. Kroję na ćwiartki. Pomidorki przerzucam do miski z sałatą i dodaję teraz nasz doskonały sos. Jeszcze wstrząsnę. Teraz delikatnie wszystkie składniki przemieszam i doskonałą, kruchą sałatę z dodatkiem pomidorków koktajlowych i doskonałym sosem balsamicznym mam już gotową. Przygotowanie tej sałaty jest bardzo proste, trwa zaledwie kilka minut. Jest to doskonały dodatek do wszelkiego rodzaju mięsnych, wspaniała alternatywa dla sałaty serwowanej ze śmietaną. Sałatę przygotowujemy oczywiście bezpośrednio przed spożyciem, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.